sobotę 7 sierpnia. Witam Was bardzo serdecznie i pozwólcie, że podzielę się z Wami słowem na ten dzień przeznaczonym, a to czytam z pierwszej księgi Kronik. Kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana? I z drugiego listu do Koryntian. Każdy niech tak postąpi, jak w sercu zdecydował, bez żalu i nie pod przymusem, radosnego dawcę bowiem miłuje Bóg. Mamy dzisiaj do rozważenia takie słowo, które mówi o szczodrości, o ofiarności i o dzieleniu się. I bez wątpienia, kiedy słyszymy takie słowa, myślę, że od razu zapala się w nas gdzieś taka lampka, ponieważ tematy, które w jakiś sposób związane są z finansami, budzą nasze silne emocje bardzo często. I to widać i myślę, że każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, bo pewnie w niejednej takiej rozmowie na te tematy uczestniczył. Także Kościół nie jest od tych rozmów, od tych tematów i emocji wolny. I wiemy, że także wśród wiernych naszego Kościoła te tematy również są podnoszone. W jaki sposób powinienem wspierać moją parafię czy mój Kościół? Jaka powinna być moja ofiarność? Jakie powinienem płacić składki, ofiary? Jakiej wysokości? W jaki sposób powinienem czy powinniśmy uczestniczyć także w tym materialnym życiu naszego Kościoła. Ale też z drugiej strony, jak należałoby wspierać tych, którzy są potrzebujący. Czy powinniśmy czynić to bezpośrednio, a może poprzez różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, może właśnie wcale nie finansowo, a materialnie. To są bardzo często trudne tematy, trudne pytania. Oczywiście warto na nie rozmawiać, warto ustalać pewne rzeczy czy pewne zasady, warto mieć swoje zdanie na ten temat, bo niezależnie już od tego, jak na ten temat sądzimy, jak uważamy, to przede wszystkim myślę, że ważne i istotne jest to, by szczególnie w Kościele była przejrzystość finansowa, by wszystko to, co robimy z naszymi wspólnymi środkami, było jasne, czytelne i nie budziło żadnych wątpliwości. Jednak tak sobie pomyślałem, że dzisiaj tak naprawdę coś innego tak naprawdę jest ważne. Nie tyle to właśnie jak, czy jakimi sposobami mamy służyć, pomagać i dzielić się. Ale przede wszystkim istotne jest to, że no właśnie powinniśmy w ogóle to robić. By w tych naszych dyskusjach i rozważaniach nie zapomnieć o tym najistotniejszym, a więc o samym akcie służenia i dzielenia się. Pamiętajmy, że w naszej teologii istnieje też takie pojęcie czy idea powiernictwa. Wierzymy, że wszystko to, co posiadamy, wszystko to, co mamy, już nie mówię tylko i wyłącznie o pieniądzach, to jest nam powierzone przez Boga. To Bóg błogosławi nam, dając wszystko to, co jest potrzebne do życia i do funkcjonowania. I to nasze zadanie i nasza odpowiedzialność, by właśnie dzielić się i służyć tym, co posiadamy. Bo Bóg poprzez nas, przez nasze ręce chce czynić dobro na świecie. Chce, byśmy w Jego imieniu wspierali tych, którzy są potrzebujący, którzy mają mniej, którym to wsparcie jest potrzebne. Chce tak, żebyśmy wspólnie razem tworzyli i budowali ten nasz Kościół, a więc miejsce, gdzie możemy budować naszą wspólnotę i wspólnie razem wyrażać naszą wiarę. Także chciałbym Was zachęcić do tego, byście nie unikali tego tematu, ale byście zastanowili się, czy właśnie w Waszym życiu, czy w sposób wystarczający w Waszym życiu dzielicie się z innymi, pomagacie innym, służycie innym, czy wykorzystujecie te dary, które powierza Wam Bóg. A więc zgodnie ze słowami Księgi Kronik,
kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana. Miłego dnia.